paru żelaznych anegdot z historii początków Atmy przeszedł koncert zespołu niebiesko-czarni, to był taki zespół big-beatowy, to taki pan tam debiutował w tym zespole, który się nazywał Czesław Wydrzycki, my go znamy jako Czesław Niemen. I na zorganizowali niebiesko-czarni występ specjalnie na rzecz Atmy, że wszystkie dochody z tego koncertu mają pójść na wykupienie Atmy, pod jednym wszakże warunkiem, że oto Jerzy Waldorf, który serdecznie nienawidział Big Beatu, wyjdzie na scenę i będzie prowadził ten koncert, gdy jeszcze swoim psem Bobsonem, zresztą Jamie. Więc Waldorf oczywiście miał wielkie serce do spraw Atmy, do spraw Szymanowskiego. Przełamał swoje opory i rzeczywiście poprawił ten koncert, zresztą znakomicie, robiąc z tego wielki show, pieniędzy sporo wpłynęło. I tak właściwie przez 2 lata Społeczny Komitet Akcji Atma, który powstał przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, zbierał kwotę 460 tysięcy ówczesnych złotych, podczas gdy Atmy wyceniono na 420. tysięcy złotych, a pani Walczakowa, właścicielka Atmy, sprzedała nam Atmę za 400 tysięcy złotych. Mówię o tym dlatego, że utrzymuje się do dzisiejszego dnia w niektórych kręgach taki mit, że były jakieś szalone trudności z panią Walczakową, że ona tę cenę jakoś podbijała, że chciała na tym zrobić jakiś szalony interes i stwarzała niesamowite przeszkody. To była taka PR-owska akcja, że się jednocześnie wyraża pana Waldorfa, który chciał pokazać, że przełamuje duże trudności, no bo jak przełamuje małe trudności, przynosi małą sławę, a dużych trudności dużo. Jeżeli nie ma trudności, to trzeba je stworzyć, albo przynajmniej o nich napisać. No, doprawdy, no znałem oboje tych państwa, świeć panie nad ich duszami, bo już nie żyją i na pewno się pogodzili, ale pisanie o jednej z najszlachetniejszych kobiet, które tutaj znałem w Zakopanem, o sobie o nieprawdopodobnie wielkiej inteligencji poczuł humoru, to skretyniała stara baba Walczakowa, babka Walczakowa, tak pisała, to doprawdy mogło całą sprawę pogrążyć na zawsze. Na szczęście włączył się do sprawy człowiek zupełnie spoza branży, lekarz zakopiański, dr Wincenty Galica, który niejako łagodził te napięcia i będąc, no nie wątpię, przedstawicielem ludności miejscowej, bo to tak jak Walczakowie, to też wielka rodzina podhalańska, no niejako tłumaczył, że trzeba przejść do porządku dziennego nad tymi inwektywami, że najważniejsza jest taka właśnie sprawa. Warunki, jakie Walczakowa stawiała, były z dzisiejszego punktu widzenia śmieszne, natomiast w tamtych czasach każda sprawa urastała do rangi problemu. Bo pani Walczakowa, jak powiedziałem, mieszkała tu, a chciała mieszkać tam, w tamtym domu. Obydwa te domy należały do niej. W związku z czym chciała otrzymać mieszkanie w swoim własnym domu, który był po sąsiedztwu, ale w tamtym domu byli jacyś lokatorzy kwaterunkowi, w związku z czym dla tych lokatorów trzeba było znaleźć mieszkanie i to była już rola władz zakopiańskich. Władze zakopiańskie nie chciały Muzeum Szymanowskiego, no bo po co komu Szymanowski podejrzany, Szymanowski jest z niewłaściwych stron, zajmuje się taką dziwną muzyką, której nikt nie słucha. W dodatku jeszcze arystokrata, no tak mówiono, ale nie był żadnym arystokratą, nieważne. Krótko mówiąc, niepotrzebne nam Muzeum Szymanowskiego. Waldorf to ładnie opowiadał, że przyjechali kiedyś do władz Zakopanego, uzyskali audiencję u pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego, wyłuszczyli, z jaką sprawą przychodzą, wówczas on się odwrócił do nich tyłem i tak siedział. I powiadał Waldorf, mówiliśmy do tego tyłu. No więc ja to wspominam, dlatego że minęli się wszyscy ci, którzy wtedy rozmawiali. Ten tył już poszedł dawno na emeryturę i fala historii go zniosła. Przyszły nowe ustroje, nowe władze, nowi sekretarze nowych partii i nic się nie zmieniło. To znaczy dalej przemawiamy do tyłu. Kiedy zakładaliśmy Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Szymanowskiego, nie mieliśmy tutaj z kim gadać, z władzami, no to też nie gadaliśmy. Kiedy tworzyliśmy pierwszy festiwal muzyki Szymanowskiego, już wtedy ja, przejąwszy jakby ten interes, rozmawiałem też z kolejnym jakimś
tyłem i usłyszałem, ale my mamy już swój festiwal. Ten swój festiwal to jest festiwal folkloru ziem górskich. Wyobrażenie, że w Zakopanem jest miejsce na dwa i więcej festiwali rozmaitych rodzajów muzyki, musiało przyjść dopiero ze zmianą okoliczności historycznych. Natomiast jedno się nie zmieniło. Imprezy w Zakopanem, pewno nie tylko w Zakopanem, dzieją się na swojej i nie swojej. Tak samo jak ludzie dzieją się na swoich i nie swoich, żebyśmy nie wiem jak ustrojami żonglowali. Witkacowski podział na onych i nie onych pozostaje niestety w dalszym ciągu. Chodźmy do sprawy. Tak to było na początku przed wykupieniem, a dzisiaj wreszcie udało się te wszystkie trudności pokonać, pozostała tylko jedna. Mianowicie na górze mieszkał ksiądz Wiśniewski. Trzeba było dla niego mieszkanie. Mieszkanie dla księdza Wiśniewskiego się znalazło, ale ksiądz Wiśniewski miał tam gospodyni. I nie można było znaleźć dwóch mieszkań, ponieważ tutaj z jednego mieszkania musieli się znaleźć też inne mieszkanie. Ale ksiądz i gospodyni nie pozostawali w związku trwałym małżeńskim, ani nawet konkubenckim. W związku z czym nie było podstawy prawnej, żeby otrzymali wspólne mieszkanie, albowiem to godziło z morami. Fakt, że ksiądz Wiśniewski miał wtedy lat 76, a gospodyni 84, nie wpływał w najmniejszym mierze na rozstrzygnięcie tego problemu.